Cześć. Tak sobie dzisiaj pomyślałam, że poranek i cały tydzień rozpocznę od przejażdżki rowerowej. I już tak od jakiegoś czasu ze mną chodziło właśnie takie poranne wideo, żeby zrobić, nagrać je w Parku Śląskim. A chciałabym, tak mi przyszło, skupię się na tym, o czym już kiedyś wcześniej mówiłam, o tym, że biorąc pod uwagę naukę i pewne badania, które prowadził David Hawkins, on mówił o tak zwanych atraktorach, czyli o wzorcach, które są tymi najpotężniejszymi, i to była postawa, to była po prostu miłość, a jej przejawem na przykład życzliwość. I ja lubię ściągać pewne rzeczy do codzienności, do tego, aby pewne teorie były wykorzystywalne w codzienności, żebyśmy mieli na nie pewien fokus. I dlatego też skupię się w dzisiejszej medytacji porannej właśnie na byciu życzliwym dla siebie, na tym, żeby przemyśleć, w jaki sposób można w ciągu dnia zamanifestować taką postawę, po to, aby właśnie móc korzystać z tych potężnych wzorców energetycznych, które są nam dostępne. Chodzi o to po prostu, żeby się do nich, że tak powiem, z nimi zsynchronizować. No, ale, że tak powiem, umysł rozmawia, umysł ciągle mówi, więc zdarza się, że wpadamy po prostu w autopilota i kiedy nie mamy tego wytrenowanego, to po prostu nie dostrajamy się do takiej częstotliwości potężnej, czyli miłości. I to chodzi generalnie o naszą postawę, czyli w jaki sposób my się zachowujemy, co o sobie myślimy, jaki mamy obraz siebie na co dzień. No i dzisiaj właśnie postawa tej życzliwości. Dlatego już nie przedłużam z tym wstępem. Wideo myślę, że biorę na kolana, więc będzie widać teraz niebo. O, i mój rower przy okazji. Dobra. Tak więc okej, zaczynamy. Przyjmij wygodną pozycję. I zamknij oczy. Weź głęboki wdech i wydech. Rozluźnij się. Każdy wdech powoduje, że masz w sobie więcej harmonii. I każdy wydech powoduje, że masz w sobie więcej harmonii. Obserwuj, jak klatka piersiowa unosi się i opada. Skup się teraz na swoim sercu, na klatce piersiowej i na bijącym sercu. To twoja esencja tutaj. To twój ośrodek życia. Pełną piersią, w zgodzie ze sobą. Weź głęboki wdech i wydech, rozluźnij się. Życzliwość to postawa o potężnej energii. To postawa, która powoduje, że wszystko ci sprzyja. To wykorzystanie mocy natury, tego, że życie dzieje się dla nas, a nie przeciwko nam. To wykorzystanie tak zwanej synchroniczności, że rzeczy układają się pomyślnie. Że zawsze znajdujesz rozwiązanie. Pomyśl teraz o dzisiejszym dniu, który właśnie się rozpoczyna. O zadaniach, które już teraz wiesz, że będą do wykonania. Pomyśl, że wiele energii i pewnego wysiłku zostanie włożone w te zadania. Pewne starania. Twoja inteligencja,
pomysłowość, kreatywność, twoje talenty. I poczuj wdzięczność za tą całą energię, którą właśnie dzisiaj obdarzysz ten dzień, ten świat, który będzie mógł dalej działać, funkcjonować właśnie dzięki twojej energii. Te zadania będą istniały, te wyniki będą istniały dzięki tego, że twoja świadomość na nich się skupia. Wyobraź sobie teraz siebie w trakcie różnych czynności, które będą dzisiaj, w trakcie może różnych spotkań bądź innych zadań. I poczuj życzliwość dla siebie za to wszystko, co robisz, za to wszystko, jak układasz logicznie. Za twoje dążenie do pozytywnych rezultatów. Poczuj życzliwość teraz też do umysłu za to, że w pewnym sensie jest on ograniczony, bowiem rozum kieruje się tym, co jest dla niego znajome, pewnymi przekonaniami. I powiedz teraz do siebie w myśli, że bez względu na to, czy na dany moment już wiesz, i tak zawsze sobie poradzisz. Bez względu na to, w jakiej jesteś sytuacji, w jakiej nagle sytuacji się znajdziesz, twoja postawa życzliwości do siebie polega na tym, że powtarzasz sobie: wszystko mi sprzyja. Zawsze znajduję rozwiązanie. To dobre stwierdzenie, kiedy w ciągu dnia zauważasz, że logika zaczyna błądzić i szukać różnych pomysłów, bądź zaczyna się generalnie martwić. Wtedy warto podziękować jej za te uwagi i właśnie powtórzyć sobie to zdanie, które manifestuje twoją postawę życzliwości, czyli: wszystko mi sprzyja. Zawsze znajduję rozwiązanie. I po prostu dalej wrócić do swoich działań. A życie i synchronizacja z właśnie polem atraktorowym życzliwości spowoduje, że faktycznie nastąpią różne wydarzenia, które ułatwią ułożenie się różnych spraw. Bo masz w sobie technologię, która pozwala żyć w swobodzie i lekkości i w radości. Jedyne co, to po prostu pozwól sobie na to. Weź głęboki wdech i wydech. Pozwalasz sobie właśnie, zapraszasz do siebie swobodę i lekkość. I jeszcze raz poczuj wdzięczność do siebie za ten moment tu i teraz. I za cały dzień. Ekscytujący dzień, który właśnie się rozpoczął. Powoli otwórz oczy. Uśmiechnij się do siebie. To wywoła endorfiny, dodatkową energię na początek dnia. I w tej właśnie postawie tego, że zawsze dasz sobie radę, tego, że zawsze będziesz wiedzieć, co zrobić, nawet jeżeli to nie będzie od razu, bowiem jesteś wsparty przez energetyczne procesy, które tworzą świat. Tak, oczekuj najlepszego, spodziewaj się najlepszego i tak właśnie będzie.